Witam wszystkich na moim kanale z grami i w kolejnym odcinku z Match of Empires. Dzisiaj otwieram znowu skrzynki z obozów levelu 7. Pobijamy trochę rekord z poprzedniego wideo. Dziękuję wam wszystkim za lajki i oglądalność. Jeżeli na tym wideo też otrzymam odpowiednią oglądalność, także z jakimś czasie znowu będę próbował pobić rekord o kolejne ponad 100 skrzynek. Także dzisiaj otwieramy ich 202. Zaczynamy od razu, bo to trochę czasu zajmie. Mam 232 przygotowane, ale otwieramy, tak jak mówiłem, 202, bo żeby nie tracić czasu, od razu lecimy. I muszę sobie tu odznaczać, żeby przynajmniej więcej podać wam później jakieś liczby, co ile czego było. Czyli surowce już 3 razy. I teraz mamy uzbrojenie dla czempiona. Tego akurat jest naprawdę bardzo dużo. I pierwsze złoto, super. Surowce, uzbrojenie. Znowu surowce. Ja robię właśnie ten filmik, żebyśmy sobie nawzajem udowadniali i dzielili się informacjami. Bardzo często atakowało właśnie obozy przez to, żeby właśnie dostać złoto, a w tych filmikach możecie zobaczyć, że nie zawsze jest tak pięknie. Nie ma tego złota odpowiednio tak dużo, czy tych wszystkich rzeczy, których naprawdę tak potrzebujemy, choćby przyspieszeń, bo też się przestrafiają. Na tyle dużo, żeby pokryć wszystkie straty albo czas, który spędzamy na tym, żeby atakować te obozy. Bo czasami zauważmy, że bardzo dużo graczy robi również, super złoto, robi również tak coś, że wydaje bonusy. Bonus, który kosztuje 5000 złota, żeby w 15 minut jak najwięcej tych obozów ubić. I oczywiście, co uważam, że to jest czasami jest błędne, czasami nie. Wszystko zależy, czy jeszcze mamy przykładowo jakiś event, wydarzenie do tego, żeby dozbierać sobie punkty i dodatkowe nagrody, to wtedy już bardziej rozsądne, że używamy teleporty. Pamiętajcie, że teleporty to też są, no czasami jest się szczęście ma, zaoszczędziło się jakieś, inne się dostaje z loterii. Także no, niektórzy gracze mają, niektórzy mają mniej albo częściej używają i właśnie to też kosztuje złoto, jeżeli się ich nie ma, przykładowo trzeba wykupić, tak się zdarza. Także to po prostu bierzcie sobie to do serca, super złoto znowu i super i znowu, oby tak dalej. Ja wszystkim życzę jak najlepiej, jak najwięcej tego złota, bo to naprawdę się przydaje. To było jedno uzbrojenie, surowce, uzbrojenie znowu, 3. Mamy surowce, uzbrojenie. Tak, żeby mniej więcej to było. Zazwyczaj tego uzbrojenia, a bądź surowców jest najwięcej. Złota jak się trafi, także naprawdę, naprawdę super. No, świetnie. Na razie idzie po prostu znakomicie z tym złotem. Szczerze wam powiem, bo bardzo często jest tak, że no niektórzy gracze mają z tym bardzo duże problemy. Także otwieramy dalej surowce. A przynajmniej mniej więcej, żeby wiedzieć, nie trzeba być super dokładnym. Przyspieszenia też mi przykładowo brakują. Mam chyba tylko 3 czy 4. Także uzbrojenie znowu. Znowu. 4. Przyspieszenie mamy i żarcie. No, przyspieszeń jest naprawdę mniej. I surowce, dobrze. Świetnie, złoto.
Ja szczerze wam powiem, że tak samo poluję na srebro tym razem, jeżeli chodzi o surowce. Jestem ze wszystkiego zadowolony, ale dzisiaj złota. Ale generalnie to trzeba myśleć pozytywnie. Jestem pozytywnie nastawiony teraz do tych liczb przykładowo. Nowo surowce mamy. Uzbrojenie i złoto. Fajnie. No, to jest fajnie dla mnie. Wiem, że niektórzy później gracze będą zazdrośni, jeżeli będą oglądać taki filmik. A nie przejmujcie się tym, bo czasami się zdarza tak, że gracze otwierają 100 skrzyń i mają tylko 3 razy złoto. Także uważajcie z tym. Naprawdę. Dlatego ja chcę zrobić kilka filmików i później możecie przykładowo porównać. Ja tu mniej więcej postaram się pod koniec wideo może dać jakieś liczby, mniej więcej jaka jest różnica pomiędzy pierwszym otwieraniem a drugim. Faktycznie, że liczba skrzynek jest podwójna, ale właśnie to możemy sobie mniej więcej mieć większe obeznanie w terenie. Dobra. Surowców jest naprawdę dużo. Staram się robić jak najszybciej, żeby nie było żadnych problemów. Mamy znowu dwa. Jejcie, ja nie wiem naprawdę ile już mam tych przedmiotów dla czempiona. Tak się niektórzy się śmieją, bo wiadomo, że im więcej się tego robi, im więcej się wszystkiego całego sprzętu dostaje, to jest zabawnie ze względu na to, że można powiedzieć, możemy ubrać całą drużynę po prostu w nowe rzeczy. Dla niektórych graczy to jest naprawdę wiarygodne. Wiem, ile kto tłucze tych obozów. No, żeby tylko gra się nie zacięła. Wpisamy znowu 4. Super. Co tu jeszcze będzie? Ja już wam szczerze powiem, że jestem naprawdę gotowy, żeby się zmieniły te obozy. One nie są trudne, są właśnie łatwiejsze, także ja wam proponuję, żeby tłuc tych obozów jak najwięcej, ile tylko możecie. Te wszystkie surowce, które teraz dostaję, przykładowo trzymajcie sobie na jakąś czarną godzinę, to się wszystko przydaje. Wiecie, co tam było teraz. Zagapiłem się trochę i tyle. Tam najważniejsze i tak jest to złoto, bo to jest reszta to takie byle by było. Szczególnie chleb, no bez kitu, no przecież to jest akurat najmniej potrzebne. To jest bardziej jako taki, jak już naprawdę nie mamy wyjścia, zostaliśmy spaleni czy coś. Można ten chleb użyć. Czegoś brakuje nagle. No jak się wa oczywiście większą armię, to się też bardzo dużo przydaje, tak? Mamy znowu przyspieszenia. Fajnie. I złoto. Super. Mamy po jednym złoto, surowce i uzbrojenie. Już jest tego coraz mniej. Lecimy dalej. Nie, złoto, fajnie. Surowce. Dobra. Ja sobie nie wyobrażam robić filmiku, jak będę musiał znowu otwierać 400 czy 500 skrzyń. Generalnie do tego chciałbym dążyć, bo ja nie mam nic przeciwko, tylko że to właśnie też czas zabiera
Ale nie wiem, czy wam się taki filmik w ogóle podoba. Jeżeli macie jakieś oczywiście pytanie, jeżeli chodzi o Match of Empires, to piszcie w komentarzach pod wideo. Ja na pewno postaram się odpowiedzieć na wasze pytania jak najszybciej. Zazwyczaj tak robię. Surowce i fajnie złoto. Trzy i jeden. Przyspieszenie. Naprawdę, to ja się na coś takiego nie obrażam. Zobaczymy sobie to naraz. Zbliżamy się powoli ku końcowi. Znowu surowce, znowu uzbrojenie. Już mi się miejsce skończyło, żeby to tutaj sobie zakreślać. Jeden. Ale to też dobrze, no przy tym przybytku głowa nie boli, podobno tak się mówi, tak? A złoto, od tego to już kompletnie. Dobra. Świetnie. Złoto, surowce i uzbrojenie. Przyspieszenie bardzo ładnie. I po jednym prawie, jeszcze tylko złoto brakuje. Dwa razy, no i przyspieszenie. Przyspieszenie od razu oczywiście widzę, że jest najmniej. Pan złoto, fajnie. Teraz lecimy dalej. Jest dwa razy uzbrojenie. No i teraz jest końcówka, ostatnie 5. Mamy dwa razy uzbrojenie, raz surowce, przyspieszenie i uzbrojenie. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie wyniki macie oczywiście na ekranie. Zapraszam Was do lajkowania, do rozpowszechniania moich filmików, oczywiście jeżeli używacie Facebooka czy gdzieś indziej. Zapraszajcie swoich znajomych na mój kanał. Będzie więcej gier, nie tylko Match of Empires, ale postaram się po prostu pracować bardziej solidnie nad filmikami w polskim języku, tak samo jak w angielskim. Zapraszam na oglądanie innych filmików na moim kanale. Większość jest tam w języku angielskim, ale obiecuję, że będzie bardzo dużo w języku polskim, tak samo. Po prostu pracuję nad kilkoma grami w tym momencie. Takim, który chciałbym skończyć w języku angielskim, wtedy będę mógł przechodzić. Przykładowo na pewno się pojawi Battlefield 5, będę chciał grać na najtrudniejszym poziomie w tą grę i będzie ona po polsku. Na razie można sobie obejrzeć po angielsku, jeżeli ktoś ma ochotę. Oprócz tego Duma będę akurat kończył, to jest język angielski tylko. Będzie kilka nowych strategii, oczywiście ja też teraz testuję coś podobnego do Match of Empires. Po prostu chcę się na pewno przekonać do gry. Czy warto polecić, czy nie, po prostu, czy będzie to jeden filmik, czy będzie tego więcej, to zobaczymy w przyszłości. Także lajkujcie, oglądajcie, odwiedzajcie mój kanał. Dzięki Wam wielkie za to, za każde Wasze wsparcie, komentarze i do zobaczenia w następnym wideo.